dobrze, moi drodzy, udało mi się to zrobić poza kamerą. Jest to irytująca mechanika, która kurwa nie powinna być w tej grze. Ja się od razu kładę, bo bot mnie kurwa rozstrzał, zgaduję. Shit! It worked! Yeah, great! Run, find some cover! Bot jedzie ich opierdolić. Dobra. Jest chyba git. To się wyłączył, nie? Dalej działa. A cały czas się z nim napierdala. Chciałem się zbliżyć? To jest LDF. Dwójka, 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 dwójka. To są flara. Stipe, looks like the area is clear. That was, I don't know, effective. Over. Yeah, I can imagine. Expedite, do something about that stomper and find out what they were doing there before any QRF turns up. Out. Coś było gadane. O. Okej, oczywiście nie wyłączyłem Facebooka, już to robię, przepraszam. Dobra, trzeba wyłączyć drona. Dawaj się, suko, wyłącz. No, no chuj, spróbujmy bez tego. I tak musimy podejść tutaj za niego. Nie, ja mam podejść, kurwa. Wyłączył drzwi, właśnie. No to dobrze wiedziałem. Dobra. Idziemy szukać sygnału. To so, bardziej. There's a crash site, but it's not alien. One of ours? Over. No idea. I don't see any markings. It's literally a black helicopter. An orca. Could be Russian, could be CSAT out of Belarus. Over. Copy. Can you poke around for intel? Yeah, yeah, give me a second. Over. Kurwa. Chciałem zrobić? Nie robią tam. Stoją na razie. Huh. There's some kind of small object here. Fuck me, running, Rudd. You want to be a little more vague?
It's a weird scientific instrument. Nice. If it's that funky fresh, take it with you, no problem. Okay, time out. I gotta keep moving. Yo, Ruddles, you about? Yeah, and don't call me that. Over. Fine, just get your ass back here. The LDF are stepping up operations. Gonna have to relocate. Told you it was a bad place to set up camp. I'm RTB. Out. Obóz jest tu. Muszę przejść tam. Dobra. Musimy przejść tu na południe, wyjść z tej strefy. Przez ten bark! Przez ten bark przejść! Ja muszę przejść przez tą strefę, tak czy siak, więc... gdzieś tędy. Chciałem jak czy siak jest. No i chcę się kryć bezpośrednio do obozu, to przejść gdzieś tutaj, tędy naokoło. Znaczy tak, jest ogólnie już gdzieś połowa gry. Wszystko dzieje się w nocy, cały czas. Oprócz tego prologu pierwszego. I w sumie... ja już połowa gry jest... połowa gry, jeżeli chodzi o misję. I... ja już narzekam na mechaniki. Więc jest źle. Ja do tej kampanii podchodzę w stylu, zacząłem, to skończę. Więc to też jest źle. Znaczy kampania jest... ciekawa z racji tego, że... są nowe mechaniki, jest coś innego niż typowa walka. Ja praktycznie w ogóle nie strzelałem w tej grze. Oprócz tych tam kilku bandytów. Powiedzmy sobie szczerze, jednego typa zabiłem z LDF-ów. Poza tą akcją w tym lesie, gdzie musiałem bronić sam siebie przed LDF-ami. W sensie, że musiałem przebiec do swoich. Jak nawiązywaliśmy kontakt z kosmitami wtedy. To było jedyne strzelanie w tej grze. Jedyne. Więc tak naprawdę nie strzelałem w ogóle w tej grze, tak jak mówię. Szybko przez ten, przez drogę. Więc tutaj to akurat... grze tej kampanii, na razie na ten moment, daje plus ten, że są ci kosmici, jest ta niepewność, o co chodzi, dlaczego, co i jak. Minus za chaos, dosłowny chaos. Jak w pierwszej armii te początki były faktycznie fajny, ten chaos, nagły, próbujemy się wycofywać, już obgadane, nagle kurwa coś wybucha, problemy, gdzie oni nas atakują i tak dalej, to tutaj ten chaos jest niezrozumiały. Jest wręcz denerwujący, ponieważ biegamy sami, kurwa, po lesie, co jest idiotyczne, żeby jeden typ biegał, kurwa, w lesie z tak ważnym urządzeniem jak to. Z takim ważnym urządzeniem. Skoro dwójka ludzi mogłaby to zrobić tak samo szybko, nawet trochę, kurwa, szybciej, z powodu tego, że jeden ochrania, drugi, kurwa, idzie. A tutaj nagle się okazuje, no tak, bo to jest też oskryptowane tak, że trzeba przemykać między typami, a boty mają tak zaprogramowane, że boty przejdą, zobaczą siebie gdzieś z połowy mapy i strzelają. No niestety tak też bywa. Ale... no jednak ten las, ten gęsty las robi swoje, że to jest ten niepokój tutaj tej gry. No to jeszcze, że jest okej, okay, jest fajnie. Tylko, że jakaś ta fabuła nie jest porywająca, że chcę przyjść lecieć dalej. I też ta częstotliwości. Nie chcę co chwilę otwierać tego widma, patrzeć tych częstotliwości, że gdzieś jakieś są, zmieniać tą antenę, znowu patrzeć na częstotliwości, czy gdzieś są, bo to wkurwia człowieka. Że nie mogę mieć, wiecie, od razu gdzieś odczytu, jak patrzę, ej, pokazuje mi nieznana częstotliwość, albo nowa akcja na częstotliwość, tylko zanim ja wyciągnę to widmo, ten kurwa tego MSPEC-a całego, MSPEC device, to kurwa, zanim ja to zrobię, no to mija jakieś 5 sekund i to częstotliwość upada, bo nagle pojawia się coś drugiego, zanim ja przesunę, znowu ona znika, więc nie jest takie szybkie, jak się wydaje. Więc tutaj twórcy zjebali, nie? Nie ma też pistoletu, który by mi pomógł, jakby mi się broń skończyła, nie? To jest kurwa jako, to jest jako pistolet. Niestety, niestety i nie mogę go wyrzucić. Fabularnie może być tylko odebrane, a tak to nie mogę go wyrzucić.
Jakieś mrygło. Nie wiem, ale są typowe europejskie znaczki drogowe. Ja przebiegnę przez drogę. Okej. No, trochę narzekam, ale chociaż gadam i jest ten kontakt z wami. No wiecie, w sumie oglądalność tej serii też nie jest za duża. Jak patrząc na pierwszą serię z Army jest ogromna, druga seria z Army, okej. Co-op jest też dobrze oglądalny, z jakim takim typowym, że o, jest co-op, gramy sobie zajebiście. Ale tak naprawdę ta seria z Army nie jest jakoś popularna. Ogólnie u nikogo. W sumie u tych dużych youtuberów, co oglądałem tę serię, to faktycznie dużo ludzi ogląda, bo coś nowego w Army było, ale tak żeby nagrać to i było, o, widzicie, no, niedefiniowana odległość, kurwa, na 85-90 Hz, no i kurwa teraz sztukę 85-90, będzie tutaj, tam coś było, no i teraz, kurwa, wiecie, szukać jak pojebani, jak coś się pojawi, no i to jest pierdolone gówno, bo ja zdążę podejść do obozu, skończyć misję, zanim ja to odsłucham, więc no, tutaj strażnicy powinien ktoś stać i pilnować. Hey, it's Redwell. Check your fire. I'm coming in. Over. Baker? Dill? Redwell. I'm approaching the perimeter. Respond. Over. Nothing heard. Anybody copy? Over. Okay. To mi gram. Może trzecią osobę, jakby coś jeszcze zobaczył za górki. Okej. Ginęli się. Hey, pal! Pana około muszę iść serio. Tutaj jest dziura w koszy. Radwell, that you? Oi, what I hear, lad? Капитан, ничего. Ты уверен, что видел, как американец его забрал? Он подошел к обломкам, взял детектор и ушел. Главной задачей было ядро. Если мы не найдем устройство, то мы не сможем отследить его местоположение по корням. Нам нужно использовать нейтроны, чтобы найти его. Это называется нейтрино. И да, без них никак. Ты у нас ничего. И курва, записи сдикнул. Как я, курва, слышать чего-нибудь, кто там, курва, краткий ебаный. Я думал, у нас недостаточно человек для этого. Других вариантов нет. Помнишь, что было в Аломе? Тот взрыв покажется детской хлопотой. Это будет написано твоей левой стороны. Если честно, мы не знаем. Рад, what are they saying? А, могу почекать, ах, хуй. Yo, what the hell? About time you showed up. Somebody tossed the camp. Yeah, the Russians. They're sending people in. Spetsnaz? Probably, I don't know. Yeah, one more reason to get out of Dodge. Come on, I got us a ride that's not kaput. Let's get a move on. Okej, okay. Sorry, zapominałem, ale tak czy jak nie było widać. Jedynie po angielsku moglibyście coś usłyszeć, ale tam, przepraszam. Carpe noctem. To jest zagrożenie. Iść w okolicy dolnika. Yeah, it might be. We managed to connect it with your terminal at least. The thing itself we attached to the mini UGV. The Eddie. Hey, Copernicus, keep it down, would you? End of the line, Rudd. We can't risk going any farther. No. It's fine. One more minute in the van with you lot and I'd have gone crazy anyhow.
feeling's mutual, bud. Don't start, lads. All right, so let's get through this. Could you open up your map, please, Rudwell? Looks like we're in the right spot. And if you could check the readout. Topograficzna, zobaczmy, przejdę do widoku. Looks like a heat map. It's not, but yeah, same principle. The colors show neutrino densities. The bouncer generates a steady stream of them. And because of the exotic matter of the roots, they're reflected. Then it detects them too? Right. At the moment, we're at a junction. But if you follow red concentrations, you'll reach an end. Yeah. Providing the aliens have dug it up, though. I guess you'll find out. That thing updates every 40 meters. Okay. Reckon I got it. Thanks, Doc. Good luck out there, Rudd. Don't get shot. Find those tips. Okay, co mam zrobić? Baker, touch that horn again, and I swear I will cut you. Chop back, it's fuck off a clock. What are you doing? Recovering. Kinetosis. I don't travel too well. You ain't gonna travel. Tutaj, w tych czasach wkrożenia. Tutaj muszę iść. Tak. Muszę odczytać trzeci tuneli, no i teraz to. Tak? Tak. Czyli dobra, znajdę, no. Wyjść w tą stronę. Tak. Już drogi. To jest traktor. Ja go minę. No i jest, dobra, nowa mechanika. Jest ciekawi. Ruscy przychodzą. Zawsze muszą być, kurwa, Ruscy. Weszłem w pole i nie ma tego. Co to jest? Zbadaj. Zbadaj. Nie chcę tych interesujących miejsc, kurwa. Żeby tego korzenia zjebanego. Kurwa, wyłączyłem ten. To się nagrywa? Czy to się nagrywa? To się nagrywa. Kurwa, włącz się. A, to się nagrywa, dobra. Słuchajcie, pokaż mi tą mapę jeszcze raz. No jestem tutaj, to znaczy tym samym pierdołkiem, więc tutaj. To jest oddalona mapa bardziej. Okej. Okay. I teraz, będąc tutaj, to jest ten wzgórze. Idę tutaj, gdzieś ciepło. Idę tam. Kurwa, ciemno jak w dupie. Nie powiem kogo. Daj, no, idziemy tam. Kurwa, nie jestem tutaj w zasadności, gdzie? Pięć dziewięćdziesiąt to będzie tutaj. GLBF. Tam? Nie wiem. Jestem prawie w centrum tego.
Jestem w tego środku. Czekaj ten korzeń, kurwa. Czerwone oznacza małą. Czerwony oznacza małą, czyli muszę iść tutaj. Muszę iść na southeast, czyli muszę pójść tam. Skoro czerwony oznacza małą, to muszę iść tam. Okej. Zrzucę tą kurwa poradę. Krążę przy czerwieniach. To naturalne ten. O, a przycięło. Obiekt opcji w tej górze drona. Русцы. Двигайся вперед! Зарви заряд! Вас понял. Поддержка. Шутник! Двигайся вперед! Держись левее! Адюка! За мной! Дорогие друзья, но в этом моменте я закончу этот отчинок. Я с вами вітаю в нашем отчинку. Проезжайте. До свидания.